Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, obowiązkowa dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, zakaz odwiedzin. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa we wszystkich swoich placówkach. I o tym Anna Nowakowska. One są normalnie, jak zamieszkały, pokój. Ze wszystkim, z lodówką, z telewizorem. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Bogdajna we Wrocławiu jest przygotowane. Każdy potencjalnie zarażony trafi do izolatki. Każdy musi przejść tutaj przez ten przez korytarz, gdzie są dostępne środki dezynfekujące. Także jest to też pilnowane. Czy pracownik, czy mieszkaniec, który dezynfekuje ręce osobom przychodzącym z miasta, od lekarza, czy tam, gdzie się udają. Nikt do schroniska nie wejdzie i nie wyjdzie bez koniecznej rejestracji. Po kolacji mieszkańcy mają mierzoną temperaturę. Na terenie wszystkich placówek towarzystwa obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. My te klamki, stoły, blaty, wszędzie tam, gdzie są dotykane, gdzie jest ryzyko przenoszenia tego wirusa, prowadzimy. Jest wyznaczony dyżurny, który co godzinę dezynfekuje wszystkie miejsca, które mogą być narażone na osiadanie tego wirusa. W schronisku na Bogdajna mieszka 90 mężczyzn, często w podeszłym wieku i schorowanych. Należą do grupy wysokiego ryzyka. To z myślą o nich wprowadzono nowe procedury. Każdy się boi. Jest bardzo ryzykowny wirus. Zaatakować może w każdej chwili. Nie wiadomo gdzie i co i jak. Sposobem wsparcia dla osób bezdomnych jest streetbus, gdzie każdy potrzebujący dostaje ciepły posiłek. Codziennie z pomocy korzysta nawet 80 osób. Również tutaj wprowadzono zmiany. Mamy zamontowane dozowniki z chusteczkami antybakteryjnymi. Postanowiliśmy, że osoby przychodzące na przystankach, gdzie wydajemy zupę, po zjedzeniu tego gorącego posiłku i napiciu się herbaty, nie mogą jechać dalej, że autobus nie przewozi pasażerów. Po każdym kursie autobus jest dezynfekowany. Wrocław, Anna Nowakowska.